Wir lesen den Prophet Haggai, Kapitel 1. Przeczytamy proroka Haggaiusza, pierwszy rozdział. Księga Haggaiusza, pierwszy rozdział. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Haggaiusza do Zorobabela, syna Szeltiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Haggaiusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pan należy w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan dostępny. Baczcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan dostępny. Zbaczcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan dostępu. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Prowadziłem też posłuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szelatiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Haggaiusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Haggaiusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i ducha całej reszty ludu także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępu swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Der Prophet Haggai lebte vor über 2500 Jahren. Prorok Haggaiusz żył mniej więcej 2500 lat temu. Und sein Dienst war in einem ganz besonderen Zusammenhang. I jego służba była powiązana, albo odbywała się w szczególnego rodzaju czasie. Es ging um den Wiederaufbau des Hauses Gottes. Chodziło mianowicie o odbudowę Domu Bożego. Der Tempel in Jerusalem war ja von Nebukadnezar zerstört worden. Świątynia została zburzona przez Nebukadnezara. 70 Jahre war Juda in der babylonischen Gefangenschaft. Przez 70 lat Juda znajdował się w niewoli babilońskiej. Und dann gab Gott Gnade, dass unter Kores oder Cyrus sie wieder zurückkehren durften. I następnie Bóg darował łaski, że pod panowaniem Cyrusa mogli wrócić do swoich ziem. Und ein Überrest von dem Volk Gottes kehrte aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. I ta resztka ludu Bożego mogła wrócić z tej niewoli babilońskiej do swoich ziem. 50.000 waren es. Było to 50 tysięcy ludzi, die sich aufmachten zu diesem beschwerlichen Weg. Którzy postanowili udać się
się tą ciężką drogę. Weil sie wussten, dass Gott einen ganz besonderen Segen mit Jerusalem und dem Haus Gottes verbunden hatte. Bo wiedzieli, że Bóg ma szczególną drogę z Jerozolimą i tym domem, z tą świątynią. Zerubabel war der Landpfleger. Zerubabel był tym namiestnikiem tej ziemi. Josua oder Jeshua war der Priester. A Josue, albo inaczej Jeshua, był kapłanem. Die das Volk zurückführten. I oni prowadzili lud. Es wird uns der Weg, der zurückführte, nicht näher beschrieben. Nie mamy opisanej tej drogi, którą oni wracali, jaka ona była. Aber wenn wir das Buch Esra aufschlagen, ale gdy otworzymy księgę Estrasza, dann wird uns im zweiten Kapitel mitgeteilt, w drugim rozdziale, wer alles hinaufgezogen ist. Mamy opisane, kto szedł, kto wracał. Gott hielt es für wichtig, die Namen festzuhalten, die sich aufmachten, um nach Jerusalem zu gehen. Dla Boga było to bardzo ważne, by te imiona tych, którzy zdecydowali się wrócić, by je zapisać. Neben Männer aus dem Volk waren auch Priester. Obok tych mężów tego ludu byli też kapłani. Lewiten und Sänger dabei. Byli też lewici i śpiewacy. Allen lag es am Herzen, ihrem Gott in Jerusalem Lob und Dank zu bringen. Wszystkim im leżało to na sercu, by swojemu Bogu zanosić dziękczynienia śpiewem w Jerozolimie. Obwohl das schon so lange Zeit her ist, mimo tego, że to się odbywało tak dawno temu, ergibt sich für uns die Frage, powstaje pytanie dla nas, lieben wir auch das Haus Gottes? Czy my miłujemy dom Boży? Obwohl es zerstört war, gingen sie an den Platz, den Gott bestimmt hatte. Mimo tego, że był ten dom zburzony, to jednak oni szli na to miejsce, które Bóg ustanowił. Im fünften Buch Mose finden wir 21 Mal den Aufruf. W piątej księdze Mojżeszowej 21 Mal 21 razy mamy powtórzone wezwanie. Den Aufruf, dass sie alle ihre Opfer an dem Platz bringen sollten, den Gott ihnen zuweisen würde. Że wszystkie swoje ofiary mają składać na tym miejscu, które im Bóg wskaże. Das erste Mal wird ihnen das gesagt in 5. Mose 12, Vers 4. Pierwszy raz jest im to powiedziane w 12 rozdziale, 4 wierszu. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht so tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie, lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Und unter dem König David wurde ihm der Platz gezeigt, den Gott erwählt hatte. I podczas panowania króla Dawida zostało mu pokazane to miejsce, na którym miało być obrane. Es war auf der Tenne Onans des Jebusiters. Było to na miejscu tego Onana Jebuzyjczyka. Dort baute später Salomo den Tempel. Tam później właśnie Salomon zbudował tą świątynię. Dort wurden Gott Opfer des Lobes und Dankes gebracht. I tam były Bogu zanoszone ofiary dziękczynienia i chwały. Damals waren es Schlachtopfer. Wtedy były to ofiary całopalne. Aber die Herzen richteten sich zu ihrem Gott. Ale te serca zwracały się w stronę ich Boga. Und durch den Ungehorsam des Volkes, durch den
obecny dienst, a przez nieposłuszeństwo tego ludu, przez to bałwochwalstwo, hat Gott diesen Ort verworfen, Bóg odrzucił to miejsce, und das Volk musste in die Gefangenschaft ziehen. I ten lud musiał być, musiał udać się w niewolę. Welch eine Gnade, dass ein heidnischer König erkannte, dass es notwendig ist, dass das Volk wieder zurückzieht an diesen Platz. Jakaż to wielka łaska, że ten pogański król poznał to, by ten lud, że ten lud musi udać się na swoje miejsce. Er sagte in Esra 1, księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale on powiedział, vers 2, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Drugi wiersz. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judzie. Und er fordert solche aus dem Volke Israel auf, i odzywa tych z ludu izraelskiego, dieses Haus wieder aufzubauen. I on ich wzywa, by ten dom odbudowywali. Und er unterstützte auch dieses Werk. I on też podpiera to dzieło, czy współdziała w tym dziele. Dann wird uns berichtet, dass das erste, was der Überrest von Israel tat, i następnie czytamy, że pierwszą rzecz, którą ta resztka uczyniła, das lesen wir in Esra 3, Vers 3, trzeci rozdział Ezdrasza, trzeci wiersz, sie richtete den Altar auf an seiner Stelle. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, sie wollten die Abend- und Morgenbrandopfer ihrem Gott wiederbringen. Oni chcieli te poranne i wieczorne ofiary całopalne składać swojemu Bogu. Sie hatte doch Gott an ihren Herzen gewirkt. Jakże to Bóg działał w ich sercach. Und dann finden wir im zweiten Jahr ihres Kommens, a potem widzimy w drugim roku ich powrotu, da heißt es in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, w ósmym wierszu tego rozdziału, da begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeshua, der Sohn Jozadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von 20 Jahren an und darüber, um über das Werk des Hauses des Herrn Aufsicht zu führen. Zerubabel, syn Shealtiela i Jeszua, syn Jozadaka i reszta ich braci, kapłani, lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jerozolemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż nadzorcami robót przy budowie domu Pana. Und dann wurde der Grund zum Hause Gottes gelegt, der Baugrund. I tu został ten fundament założony pod, czy położony pod budowę tego domu. Und sie lobten Gott für diese Güte, die er ihnen gewährt hat. I wysławiali Boga za tą dobroć, którą on im okazał. Aber es dauerte nicht lange mit dieser Aktivität. Ale ta ich aktywność nie trwała długo. Das kann auch in unserem Leben so sein. I dokładnie tak może być też w naszym życiu. Dass wir einmal ergriffen werden, etwas für den Herrn zu tun. Że będziemy mieli taki czas, że będziemy pochwyceni, czy tak zachęceni bardzo, by coś dla Pana uczynić. Und auf einmal verlieren wir das Interesse. I po pewnym czasie tracimy to, z naszych oczu, to zainteresowanie. So ging es dem Überrest Israels. I tak właśnie miało miejsce pośród tej resztki. Es gab äußere Gründe und innere Gründe. Były tam zewnętrzne rzeczy, które im przeszkadzały, i te wewnętrzne też. Dass sie mit dem Bauen aufhörten. Że oni zaprzestali tej odbudowy. Die äußeren Gründe waren, dass die Feinde des Volkes Gottes dieses verhindern wollten.
te zewnętrzne to było to, że ci nieprzyjaciele ludu Bożego przeszkadzali im. Zuerst sagten sie, najpierw oni powiedzieli, wir wollen mit euch bauen, Kapitel 4, Vers 2. Najpierw będziemy budować z wami, czwarty rozdział, drugi wiersz. Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego jak i wy. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddon, des Königs von Assyrien, der uns hier heraufgeführt hat. I składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Das waren also Menschen, die dort in dieser Gegend lebten. A więc to byli ludzie, którzy mieszkali w tej okolicy. Weil sie vertrieben waren aus ihrem Land. Ponieważ oni byli przesiedleni z ich ojczystego kraju. Und sie hatten sicherlich auch manche Gebräuche des Volkes Israel übernommen. I z całą pewnością przejęli też pewne zwyczaje z ludu izraelskiego. Aber sie hatten, gehörten nicht zum Volke Gottes. Ale oni nie należeli do ludu Bożego. So kann es auch in unseren Tagen gehen. Dokładnie tak samo może być w naszych dniach. Dass sich Menschen den Gläubigen anschließen, że będą ludzie, którzy przyłączą się do wierzących, ohne die Wiedergeburt erlebt zu haben. A jednak nie są nowonarodzonymi. Ohne durch Buße und Glauben Kinder Gottes geworden sein. Nie stali się przez pokutę i wiarę dziećmi Bożymi. Satan möchte immer solche Vermischungen haben. I szatan ciągle chce mieć takie pomieszanie. Aber die Führer des Volkes Gottes sagten, ale ci przywódcy ludu Bożego powiedzieli, es geziemt euch nicht mit uns zu bauen, sondern, in Vers 3 am Ende, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie der König Kores, der König von Persien, uns geboten hat. Trzeci wiersz, połowa, nie godzi się, abyście wy z nami budowali. I dalej, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król Perski. Für das Volk Gottes wurde die Trennung von den Menschen dieser Welt von Gottes Seite angeordnet. Dla ludu Bożego było zarządzone, że mają się odłączyć od tych ludów okolicznych, od tego świata. Als sie noch auf der Wüstenreise waren, gdy byli jeszcze na, podczas tej drogi na pustyni, da wird ihnen gesagt, to jest im powiedziane, ich will es mal aus dem Kopf zitieren. Wegen der Liebe Gottes zu euch hat er euch herausgeführt, um sein Eigentumsvolk zu sein. Abyście byli jego narodem na własność. Kapitel 7, Vers 6. 7 rozdział 6 wiersz. Denn ein heiliges Volk bist du, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr erwählt, dein Gott erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, pośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zu sich sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch.
Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przyznał Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, bez miłości swej ku wam, lecz z miłości swej ku wam. To jest 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 6 i 7 wiersz. Und es wird ihnen gesagt, jest im powiedziane też, dass sie sich nicht mit den Völkern verbinden sollten, że nie powinni się łączyć z innymi ludami. In dem gleichen Kapitel, Vers 2, zweiter Teil, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch Gnade gegen sie üben. Drugi wiersz, 5 Mojżeszowa 7, 2, druga połowa, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Und dann wird in Vers 4 gesagt, warum? I czwarty wiersz mamy wytłumaczenie, dlaczego. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Gdyż odciągałyby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym Bogom. Gott wollte, dass sein Volk ein abgesondertes Volk bleibt. Bóg chciał, by jego lud pozostał ludem odłączonym. Ein Hinweis, der auch uns gegeben wird an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Jest to wskazówka, która jest również i nam dana na różnych miejscach Nowego Testamentu. In 2. Korinther 6 wird uns gesagt, 2. Korinthian 6 jest nam powiedziane, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Nie bądźcie w jednym jarzmie z niewierzącymi. Und in Vers 17 heißt es, 17. wiersz, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. 17. wiersz, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Also eine Zusammenarbeit mit den ungläubigen Menschen dieser Welt, a więc współpraca z niewierzącymi w tym świecie, kann niemals nach den Gedanken Gottes sein. Nigdy nie może być według myśli Bożych. Deshalb hatten die Männer unter Zerubabel auch recht gehandelt. Dlatego ci mężowie w czasach, gdy tego Zerubabela właściwie postąpili. Indem sie sagten, es geziemt euch nicht, mit uns am Gott ein Haus zu bauen. Gdy oni powiedzieli, że nie przystoi to wam, byście z nami budowali dom naszego Boga. Sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen. Lecz my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela. Und was geschieht aufgrund dieser Ablehnung? I co się stało w związku z tą odmową? Da sehen wir Kapitel 4, Vers 4. To widzimy Księgę Ezdrasza, 4 rozdział, 4 wiersz. Vers 5 i 5. Sie stimmten Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln. Alle Tage Chores des Königs von Persien, bis zur Regierung Darius des Königs von Persien. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Und dann hörte das Bauen am Hause Gottes auf. I wtedy zaprzestano tej budowy tego domu. Auch unter den nächsten beiden Herrschern haben sie den Bau verhindert. I również za czasów panowania tych dwóch następnych władców przeszkadzano w tej budowie. Unter dem König Ahasveros haben sie eine Anklage geschrieben. Za czasów panowania króla Ahasverosza napisano taką skargę. Und auch unter dem oskarżenie. König Artasasta wurde noch einmal ein Brief nach Persien an den König von Persien geschickt. I za czasów króla Artaxerxesa jeszcze raz napisano do tej stolicy perskiej jeszcze jeden list. Und es heißt dann in Esra 4 am Ende, i Księga Ezdrasza, 4 rozdział, ostatnie wiersze. Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Asasta
vor Rechum und Simschai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie unverzüglich nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. 23 wiersz, Zdraszał 4:23. Gdy potem podpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed rabinem i sekretarzem Simszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jerozolimie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. Und das traurige Ergebnis war, i tym smutnym końcem tego było, damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. In diese Zeit fällt der Dienst des Propheten Haggai. I właśnie na ten okres czasu przypada służba proroka Haggeusza. Aber da erkennen wir, dass ganz andere Ursachen der Grund war, dass sie mit Bauen aufhörten. Ale widzimy, że tam też są wymienione całkiem inne przyczyny tego zaprzestania budowy. Zwar war tatsächlich der Widerstand der Feinde vorhanden. Co prawda było tak, że był ten wielki sprzeciw ze strony nieprzyjaciela. Aber auch ihr Interesse am Bauen hat abgenommen. Ale i również ich chęć i zainteresowanie do tej budowy też to ustało. Sie sagten im Vers 2, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Drugi wiersz czytamy, lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Und der Prophet muss ihnen ernst vorhalten. I ten prorok musiał poważnie im zarzucić. Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus, dieses Haus wüst liegt? Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych kabelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Daraus ergibt sich die Frage, tego powstaje pytanie. Die Frage für uns, pytanie dla nas. Wo liegt unser primäres Interesse? Jakie my mamy priorytety? An dem persönlichen Wohlstand dieser Welt? Czy zależy nam na naszym dobrobycie w tym świecie? Oder an dem Aufbau des Hauses Gottes? Albo zależy nam na budowie Domu Bożego? Nun, diese Frage muss jeder für sich beantworten. To pytanie każdy musi sam osobiście sobie na nie odpowiedzieć. Wir können niemand auffordern, dieses oder jenes am Bauen des Hauses Gottes zu tun. Nie możemy nikogo zmuszać, by przy tej budowie brał udział w tym czy w czymś innym. Aber es ist eine große Gnade, wenn Gott in den Herzen die Bereitschaft dazu wirkt. Ale jest to wielka łaska, gdy Bóg przygotowuje gotowość w sercach do tego. Und der Prophet sagt ihnen, richtet euer Herz auf eure Wege. Vers 5 am Ende. Prorok mówi, richtet euer Herz auf eure Wege. Vers 5 am Ende. Ja. My mamy napisane, zobaczcie jak wam się powodzi, a w niemieckim jest napisane, kierujcie wasze serca na wasze drogi. Und es wird ihnen dann gezeigt, dass ihre Bemühungen, das irdische Gut zu vermehren, nur dazu Gott nicht segnen konnte. I tu chodzi o to, że es wurde ihnen gezeigt, dass alles Bemühen, ihr irdisches Gut zu vermehren, Gott nicht segnen konnte. I chodziło tu o to, że te ich starania, by pomnażać swój ziemski dobrobyt, Bóg tego nie mógł błogosławić. Sie hatten viel gesät und wenig eingebracht. Oni bardzo wiele siali, a bardzo mało zbierali. Und von dem Lohnarbeiter wird gesagt, er erwarb Lohn für einen durchlöcherten Beutel. I tak jak czytaliśmy, mówił, że tą zapłatę zbierali do dziurawego worka.
Das, was gewonnen hat, ist wieder zerronnen. To, co zdobył, to znowu stracił. Und noch einmal wird gesagt, richtet euer Herz auf eure Wege. I jeszcze raz w 7 wierszu mamy to powtórzone. Zważcie, jak wam się powodzi, albo zwróćcie uwagę na waszą drogę. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Dass wir unseren Weg, den wir in dieser Welt gehen, überdenken. Abyśmy naszą drogę, w którą idziemy w tym świecie, abyśmy się nad tym zastanowili. Und wir dürfen durchaus die Frage stellen. I jak najbardziej możemy postawić pytanie. Segnet der Herr unseren Weg? Czy Pan błogosławi naszą drogę? Oder müssen wir auch erleben, dass alle Bemühungen umsonst sind? Albo czy i my też przeżywamy takie chwile, że stwierdzamy wszystkie nasze troski, wszystkie nasze zabiegi i starania są daremne? Haggai sagt ihnen auch die Ursache. I Ageusz podaje im też przyczynę. Und sagt, steigt auf das Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, so werde ich wohlgefallen daran haben. 8. wiersz. Idźcie w góry, prowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Gott hatte ihnen den Segen in irdischen Gütern verweigert. Bóg im wstrzymał te błogosławieństwa w tych ziemskich sprawach. Weil sie kein Interesse am Bauen des Hauses Gottes hatten. Ponieważ oni w ogóle nie byli zainteresowani budową domu Bożego. Er sagt ihnen, on mówi do nich, ihr habt nach vielem, vers 9, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. Oder später in vers 10, albo później 10 wiersz, darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Ich habe eine Dürre über das Land gerufen. Prowadziłem też posuchę na kraj. Wie wichtig ist es doch, dass wir den Segen des Herrn erwarten. Jakże to jest ważne, abyśmy oczekiwali na błogosławieństwo Pana. In der Landwirtschaft ist das besonders deutlich. Szczególnie w rolnictwie jest to ważne. Wie viel hängt es davon ab, dass Gott Regen gibt? Jakże wiele od tego zależy, czy Bóg da deszcz. Wir hatten kürzlich bei uns einen afrikanischen Bruder aus Togo. Niedawno był wśród nas brat z Afryki, z Togo. Der berichtete, dass seine Mutter sagte, es hat in diesem Jahr noch nicht geregnet. Który nam właśnie niedawno powiedział, jak rozmawiałem z mamą, to mówiła, że w tym roku jeszcze deszczu nie mieliśmy tam u siebie. Dann gibt es keine Ernte. A jak nie ma deszczu, to nie ma żniw. Dann gibt es Hunger. I wtedy jest głód. Und da sie sowieso in ganz ärmlichen Verhältnissen leben. A ponieważ oni tak czy siak już bardzo biednie żyli. Jedenfalls in der Gegend, in der er aufgewachsen ist. A w każdym razie mieszkańcy właśnie tego regionu, w którym on wzrastał, właśnie była tam tak czy owak, była bieda. Da haben sie oft Hunger. To bardzo często głodowali. Wir können uns das ja in unseren Tagen kaum vorstellen. My w naszych czasach czy dniach tutaj, w naszych okolicznościach praktycznie nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Manchmal hören wir davon, dass Hungersnöte da und dort sind. Czasami słyszymy o jakimś głodzie, który jest tam i gdzieś tam jeszcze. Aber solange es uns nicht selbst betrifft, ale jak długo to nas nie dotyka, dann nehmen wir es gar nicht zu ernst, was es für diese Menschen bedeutet. To nie wyobrażamy sobie tego, cóż to oznacza dla tych ludzi tam. Aber hier wird gesagt, der Himmel hat den Tau zurückgehalten. Ale tu jest powiedziane, że to niebo zatrzymało rosę. Und die Erde ihren Ertrag. A ziemia swoje plony. Ich habe eine Dürre gerufen.
Ja wprowadziłem suszę na was. Wir sehen, dass diese Dinge, auch unser irdisches Wohlleben, doch von der Gnade Gottes abhängig ist. Widzimy, że to nasze ziemskie życie i te ziemskie rzeczy zależne są od Boga i Bożej łaski. Und wenn wir heute in Zeiten des Überflusses leben, a gdy my dzisiaj żyjemy w czasach przepychu i zbytku, dann kann es doch leicht so eintreten, wie es zur Zeit Josefs war, to może prosto zdarzyć nam się tak, jak było za czasów Józefa, wo nach 7 Jahren Überfluss 7 Jahre der Hungersnot kam. Gdy po 7 latach obfitości przyszło 7 lat głodu. Der Prophet Haggai stellt es ihnen vor, prorok Ageusz im przedstawia, damit sie doch wieder anfangen am Hause Gottes zu arbeiten. Wzywa ich do tego, aby zaczęli budować dom Boży, pracę przy tej budowie. Weil Gott immer dann Segen verheißt, wenn wir für seine Interessen eintreten. Bo zawsze Bóg obiecuje nam błogosławieństwa, gdy my występujemy w jego sprawach. Und was uns so ermuntert bei diesen Worten ist, i to jest takie wspierające dla nas w tych słowach. In Vers 12 heißt es, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und die Worte des Propheten Haggai. To czytamy w środku 12 wiersza. Cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, czy słuchali głosu Pana, swojego Boga. Welch eine Gnade, wenn wir nicht leichtfertig an dem, was uns gesagt wird, vorübergehen. Jakże, jaka wielka łaska jest, gdy my nie przechodzimy tak obojętnie obok tych słów, które są do nas kierowane. Sie haben nicht gesagt, die äußeren Umstände erlauben es nicht. Oni nie powiedzieli, zewnętrzne okoliczności nam nie pozwalają. Sondern sie haben das, was der Prophet Haggai zu ihnen sagte. Ale to, co im prorok Haggeusz powiedział, als das Wort Gottes angenommen. Przyjęli to jako Słowo Boże. Und dann heißt es, und das Volk fürchtete den Herrn. I dalej czytamy, i lud przejął się lękiem przed Panem. Gottesfurcht ist etwas ganz Wesentliches im Leben jedes einzelnen Gläubigen. Bogobojność to jest coś ważnego w życiu każdego wierzącego. Natürlich brauchen wir als Gläubige nicht mehr das ewige Gericht zu fürchten. Oczywiście, jako wierzący nie musimy się obawiać wiecznego sądu. Aber es ist so, dass Gott auch uns nur segnet, ale jest i też tak, że Bóg nas błogosławi tylko wtedy, wenn wir in seinen Wegen wandeln. Jeśli my kroczymy jego drogami. Wenn wir das tun, was ihm Freude macht. Jeśli czynimy to, co jemu sprawia radość. Sie hörten auf den Propheten. Oni słuchali słów proroka. Und dann wird uns gezeigt, i następnie widzimy, dass Gott den Geist Zerubbabels, der 14. des Sohnes Jealtiels, des Statthalters, und den Geist Josuas, des Sohnes Jotadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Volkes erweckte. 14. wiersz. Wtedy Pan poruszył ducha Zerubabela, syna Szealtiela, pomnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę. Durch diese Worte wurde ihr Inneres bewegt. Przez te słowa było poruszone ich wnętrze. Um das zu tun, was Gottes Wort ihnen gesagt hat. Aby czynić to, co im Słowo Boże mówiło. Und es heißt, i dalej jest napisane, Vers 14 am Ende, und sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes. Pod koniec 14 przyszli i podjęli pracę koło domu Pana w zastępu swojego Boga. Also sie haben das Wort nicht nur gehört, a więc oni to słowo nie tylko słyszeli, sondern sie haben danach gehandelt. Ale i też wykonywali to, co usłyszeli. Und das ist auch überaus wichtig für uns. I to jest też szczególnie ważne dla nas. Dass wenn wir Gottes Wort hören, że jeśli słyszymy Słowo Boże, dass wir es in das Herz
aufnehmen. Abyśmy to przyjmowali do naszych serc. Das ist auch Entscheidungen in unserem Herzen auslöst. I aby to też wzywało nas do podjęcia decyzji w naszym życiu. Nun wollen wir uns fragen, zapytajmy się, was hat das für uns zu sagen, bauen am Hause Gottes? Cóż to dla nas znaczy budowanie Domu Bożego? Dazu wollen wir mal 1. Korinther 3 aufschlagen. Otwórzmy 1. Korinthian 3. Und die Verse lesen, Vers 9 bis Vers 15. Przeczytamy od 9 wiersza. 1 Koryntian 3, rozdział 9 wiersz. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, ziana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Da wird uns gezeigt, wie am Haus Gottes zu bauen ist. Tu widzimy taką receptę, jak budować Dom Boży. Wir wissen aus anderen Stellen, z innych miejsc też wiemy, dass der Herr Jesus selbst baut. Że sam Pan Jezus buduje. Und dass lebendige Steine zu diesem Haus Gottes zusammengefügt werden. I że te żywe kamienie do tej budowli są dokładane. Im Epheserbrief, im zweiten Kapitel heißt es, Efezjan, drugi rozdział. Vers 19. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. 19. Wiersz, Efezjan 2,19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Da sehen wir, dass auf der Grundlage, wo der Herr Jesus der Eckstein ist, aufgebaut wird. Tu widzimy, że jest budowane na tym fundamencie, którego kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus. Das Haus Gottes, jest budowany ten Dom Boży. Und die Steine sind wohl zusammengefügt. I te kamienie są razem spojone. Das kann nur der Herr Jesus selbst tun. To może uczynić tylko i wyłącznie sam Pan Jezus. Und auch wenn wir das Haus Gottes im ersten Petrusbrief Kapitel 2 uns ansehen, i jeśli zobaczymy ten Dom Boży w 1. Piotra, 2. rozdział, da heißt es Vers 5, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Auch dieses Haus baut der Herr Jesus. Ten dom buduje właśnie Pan Jezus. Es wird ja dem Petrus gesagt, nachdem er das Bekenntnis abgelegt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. To właśnie Piotrowi jest to powiedziane te słowa, gdy on wypowiedział
znamienne słowa: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Auf diesem Felsen will ich meine Versammlung bauen. To jest dalej Pan mówi: na tej skale zbuduję zgromadzenie moje. Also der Herr Jesus baut und das ist alles vollkommen. A więc buduje Pan Jezus i to wszystko jest doskonałe. Aber auf der anderen Seite will Gott auch uns zum Bauen mitgebrauchen. Ale z drugiej strony Bóg chce i nas używać do tej budowy. Und das wird uns im ersten Korintherbrief gezeigt. I to nam jest pokazane w pierwszym liście do Koryntian. Da sehen wir auch, dass der Grund fest liegt. Tam też widzimy, że ten fundament jest położony. Der Apostel Paulus konnte sagen, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. I Paweł mówi, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Und jetzt wird uns gesagt, ein jeder sieht zu, wie er darauf baut. I dalej czytamy, że niech każdy baczy, jak buduje. Daraus erkennen wir, wenn es heißt ein jeder, dass es nicht nur die Aufgabe der alten Brüder ist, die in der Versammlung einen Dienst tun. I po tych słowach, niech każdy baczy, widzimy, że to nie jest tylko zadanie starszych braci, którzy służą w gromadzeniu. Sondern jeder ist aufgefordert mitzubauen. Ale każdy z nas jest wzywany, by budował. Und dann wird uns gezeigt, wie Gott das Bauen beurteilt. I następnie widzimy, w jaki sposób Bóg ocenia tą budowę. Da haben wir gelesen, dass unterschiedliches Material verwendet wird. Czytaliśmy o różnym materiale, który jest używany. Es heißt, wenn jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine. Jeśli ktoś na tym fundamencie wnosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni. Das ist etwas, was beständig ist. To jest coś, co jest trwałe. Und nicht vom Feuer zerstört wird. I nie jest zniszczone przez ogień. Das andere Material, Holz, Heu, Stroh, das wird vom Feuer verzehrt. A ten drugi materiał, który jest wymieniony, drzewo, siano, słoma, jest zniszczony przez ogień, jest bez wartości. Und wenn das Werk eines Mannes bestehen bleibt, i jeśli jakieś dzieło ma się ostać, to wird der Lohn empfangen. To wtedy, jeśli to dzieło, ta budowa się ostanie, to wtedy ono otrzyma zapłatę. Wenn aber das Werk verbrannt wird, ale jeśli ono spłonie, ta budowla, jeśli spłonie, dann wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wenn er ein Gläubiger ist, doch wie durch Feuer. To jeśli to spłonie, to niestety on będzie miał, poniesie szkodę, ale on sam, jako człowiek wierzący, zbawiony będzie, ale tak jak przez ogień. Das heißt, alle Arbeit ist umsonst. To oznacza, że cała jego praca była daremna. Da gab es welche, die gebaut haben. Byli tacy, którzy budowali, aber nicht das richtige Material verwendet. Ale nie używali właściwego materiału do tej budowy. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns fragen, was hat das zu sagen? Dlatego jest to ważne dla nas, byśmy sobie zadawali pytanie, mit welchem ma nam do powiedzenia. Mit welchem Material bauen wir? Jakiego materiału używamy do budowy? Und da können wir aus den Worten Gottes entnehmen, was Gold bedeutet. I ze Słowa Bożego możemy wiedzieć, co oznacza złoto. Wenn wir wieder ins Alte Testament zurückgehen, gdy wrócimy do Starego Testamentu, dann finden wir, dass Gold die göttliche Herrlichkeit offenbarte. To widzimy, że złoto objawia boską wspaniałość. Auch in der Stiftshütte war das so. Dokładnie tak samo było w tym namiocie zgromadzenia. Wenn wir die Bundeslade ansehen, gdy spojrzymy na skrzynię przymierza, dann bestand sie aus Akazienholz. Ona była zbudowana z drzewa akacjowego, aber innen und außen mit Gold überzogen. Ale z zewnątrz i wewnątrz powleczona złotem. Es erinnert uns an die Menschheit und an die göttliche Herrlichkeit des Herrn Jesus. I to przypomina nam człowieczeństwo z jednej strony i z drugiej strony boską czy Bożą chwałę naszego Pana Jezusa. Was auf der Bundeslade war, die Cherubim der Herrlichkeit. To, co było na tej, na tą skrzynią, te cherubimy, die waren aus getriebenem Gold. One były z oblanego złota.
Auch der Leuchter im Heiligtum. Również i ten świecznik w tym miejscu świętym. Und der Tisch, auf dem die Schaubrote lagen. I ten stół, na którym leżały chleby pokładne. Aus Akazienholz mit Gold überzogen. Był z drzewa akacjowego, powleczony złotem. Immer wieder offenbart das Gold die göttliche Herrlichkeit. To złoto ciągle pokazuje nam tą Bożą wspaniałość i chwałę. Was hat das uns zu sagen? Cóż to ma nam do powiedzenia? Wenn wir am Hause Gottes bauen, ist es wichtig, dass wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor die Herzen der Menschen stellen. Jeśli my budujemy dom Boży, to jest to ważne, abyśmy chwałę Bożą objawiali ludziom, byśmy to pokazywali przed ich serca. Jest wahrer Mensch geworden. On stał się prawdziwym człowiekiem. Aber zur gleichen Zeit war der Sohn Gottes. Ale jednocześnie był Synem Bożym. Der Sohn der Liebe des Vaters. Synem miłości Ojca. Und wie wichtig ist es, dass wir in unserem Dienst immer wieder seine Herrlichkeit herausstellen. Jakże to jest ważne, byśmy w naszej służbie ciągle na nowo pokazywali Jego chwałę. Auch dürfen jetzt unsere Blicke zu ihm gehen. Również i teraz nasze spojrzenia mogą być kierowane ku górze. Im Glauben sehen wir ihn zur Rechten Gottes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wierzę, widzimy Go w tej chwale Bożej ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Wir dürfen uns auf den Augenblick freuen, wenn unsere Augen ihn sehen werden, wenn kommt, um die Seinen heimzuholen. I możemy się cieszyć na tą chwilę, gdy On przyjdzie, by swoich zabrać do domu. Wir werden auch aufgefordert, mit Silber zu bauen. Auch das ist feuerbeständig. Również jesteśmy wzywani, by budować ze srebra. I to jest ognioodporny materiał. Und wenn wir wieder ins Alte Testament zurückgehen, i gdy wrócimy znowu do Starego Testamentu, dann finden wir, dass bei den jungen Männern, die bestimmt wurden zum Wehrdienst oder zu irgendeiner Aufgabe, to widzimy, że ci młodzi mężczyźni, którzy byli ustanowieni do jakiegoś zadania, sie mussten eine Gabe für ihre Seele geben. To musieli dać dar za swoją duszę. Ein Sühnmittel wird uns darin vorgestellt. Jest nam pokazany ten środek przebłagalny przez to. Und ist es nicht etwas Großartiges, wenn immer wieder das Werk des Herrn Jesus zur Erlösung vor unsere Herzen tritt? I czyż to nie jest coś wielkiego i wspaniałego, gdy to dzieło Pana Jezusa jest nam ciągle przed nasze serca przedkładane jako to zbawienie, wykupienie? Nicht nur seine Herrlichkeit, seine göttliche Macht, nie tylko Jego chwała i Boża moc, sondern das Werk der Erlösung, das auf Golgatha vollbracht hat, darf unsere Herzen bewegen. Ale i Jego dzieło wybawienia, wykupienia, którego dokonał na Golgocie, może rozładowywać nasze serca. Und schließlich finden wir die köstlichen Steine oder die Edelsteine erwähnt. I mamy jeszcze wymienione te drogie, albo kosztowne, albo szlachetne kamienie. Auch das war ein Material, das feuerbeständig war. I to jest materiał ognioodporny. Und das erinnert uns daran, to nam przypomina, an den Wert des Volkes Gottes, wie die Kinder Gottes die Herrlichkeit des Herrn Jesus in dieser Welt ausstrahlen. To nam pokazuje na wartość dzieci Bożych, jaką one mają w tym świecie, jak oni błyszczą w tym świecie. Der hohe Priester trug auf seinen Schultern Edelsteine. Ten arcykapłan na swoich ramionach nosił ten napierśnik tych kamieni szlachetnych. Und auf jedem Edelstein waren 6 Namen von den Stämmen Israels eingeritzt. I na każdym z tych kamieni było 6 imion, 6 nazw plemion izraelskich wypisanych. Und auf seiner Brust trug eine Brustplatte mit 12 Edelsteinen. A na swojej piersi miał taką płytkę z 12 kamieniami. Für jeden Stamm einen Stein. Dla każdego plemienia był jeden szlachetny kamień. Und das zeigt uns, was das irdische Volk Gottes
für ihren Gott bedeutet. Co nam pokazuje, cóż oznaczał ten ziemski lud Boży dla ich Boga. Aber nun wollen wir fragen, was bedeutet die Versammlung, die Gläubigen der Jetztzeit für ihren Herrn. Ale zapytajmy też, cóż znaczy zgromadzenie, czyli wierzący obecnego czasu dla ich Pana. Da finden wir die Edelsteine im Buch der Offenbarung. To widzimy te kamienie szlachetne w Księdze Objawienia. In Kapitel 21. 21 rozdział. Da wird uns das himmlische Jerusalem vorgestellt. Tam mamy opisane to niebiańskie Jeruzalem. Wie es vom Himmel herabkommt. Jak ono schodzi z nieba. Und es heißt, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. I jest napisane, że ono ma tą chwałę Bożą. Und dann wird uns gezeigt, dass die Grundlagen der Stadt mit Edelsteinen verziert waren. I widzimy, że te fundamenty tego miasta są ozdobione tymi, 19 wiersz, tymi drogimi kamieniami. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 19, die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi czy szlachetnymi kamieniami. I dann wird uns vorgestellt, die Herrlichkeit dieser Steine, die etwas von der Herrlichkeit der Versammlung nach außen widerspiegeln. Która pokazuje, odzwierciedla chwałę zgromadzenia na zewnątrz. Von der Herrlichkeit, was, die nicht ihre eigene ist, sondern die der Herr ihr gegeben hat. To nie jest chwała zgromadzenia, chwała własną zgromadzenia, ale to jest ta chwała, którą Pan dał zgromadzeniu. Und wenn Kinder Gottes die Wesenszüge des Herrn Jesus offenbaren, a gdy dzieci Boże objawiają te cechy charakterystyczne Pana Jezusa, dann wird ein Licht ausgestrahlt zu seiner Ehre. Wtedy jest to światło promienieje ku jego chwale. Und sollte nicht unser Dienst darauf gerichtet sein? I czyż nasza służba nie powinna być na to skierowana? Dass jedes Kind Gottes etwas ausstrahlt von den Wesenszügen seines Herrn. Aby każde dziecko Boże odzwierciedlało jakieś cechy swojego Pana. Wir wollen uns aufmachen und bauen. My chcemy stać i zacząć budować. Das Ergebnis des Wirkens des Propheten Haggai. To było właśnie skutkiem działania proroka Ageusza. Möchte der Herr uns dazu Gnade schenken? Oby Pan nam darował łaski do tego, dass wir das rechte Baumaterial verwenden und nicht Holz, Stroh. Abyśmy używali właściwego materiału, a nie siana, słomy i drewna. Was Holz, Stroh ist, wird uns auch im Alten Testament gesagt. Co to jest siano, słomo i drewno, też to widzimy w Starym Testamencie. Sowohl im Propheten Jeremia, als auch im Propheten Jesaja lesen wir das. Proroku Jeremiaszu i Izajaszu możemy o tym czytać. 10. Jeremiasz 10. Oder chcę mal mit Jesaja 40 anfangen, das finde ich dann. Zacznijmy może od Izajasza 40 rozdział. Da wird uns das Heu vorgestellt. Tam widzimy siano. Und zwar heißt es, alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt. Verdorrtes Gras nennen wir Heu. Die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie abgewiegt. Szósty wiersz. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego dźwięk jest jak kwiat polny. Trawa usycha, czyli tu mamy siano,
Wiatr wiernie, gdy wiatr Pana powieje na. Ja, das Volk ist Gras, Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Trawa usycha, kwiat wiernie. Zaprawdę ludzie są trawą, trawa usycha, kwiat wiernie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Da wird uns gezeigt, was in den Augen der Menschen groß ist. Tu widzimy, to jest wielkie dla ludzi. Und wenn wir das den Gegensatz sehen zu dem Wort Gottes, jeśli to przeciwstawimy Słowu Bożemu, dann ist es die Philosophie, die die Menschen in ihren Band zieht. To jest to właśnie ta filozofia, którą człowiek uprawia. Besonders die, die nachdenken. Szczególnie ci myśliciele. Wie viele sind durch die Philosophie vom Glaubensweg abgezogen worden. Jakże wielu przez filozofię zostało zwiedzionych z drogi wiary. In Kolosserbrief werden wir gewarnt. W liście do Kolosan jesteśmy ostrzegani. Kolosan 2. Kolosan 2. Vers 8. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Kolosan 2,8. Baczcie, aby was kto nie wprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach światach, a nie na Chrystusie. In Jeremia 23 lesen wir. Jeremiasza 23 możemy czytać. Von dem Stroh auf ein wertloses Material beim Bauen des Hauses Gottes. O słomie też jest to bezużyteczny materiał przy budowie. Da heißt es in Vers 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Und wer mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Jest 28. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Da sehen wir, dass Stroh etwas ist, was keine Frucht hervorbringt. W niemieckim jest to jako słoma przetłumaczone. Widzimy, że słoma nie daje owoców. Es wird uns der Gegensatz zwischen Stroh und dem Korn gezeigt. Widzimy to przeciwieństwo słoma do ziarna. Korn ist die Frucht. Ziarno jest owocem. Und wie wichtig ist es, dass durch unseren Dienst doch Frucht für den Herrn in den Herzen der Gläubigen bewirkt wird. Jak to ważne jest, że przez naszą służbę to ten owoc dla innych wierzących był wydawany. Nun, noch die Stelle mit dem Holz. Jeszcze jedno miejsce co do drzewa. Da heißt es in Jeremia 10. 10. rozdział Jeremiasza. Vers 8. Sondern sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten ist voll. Vers 8. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. W niemieckim jest dalsza część tak przetłumaczona. Und da heißt es in der Anmerkung, die Unterweisung durch die Götzen ist ihnen gleich Holz. Pouczenie nicości jest drzewem, a w notacji jest pouczenia bóstw. Są jak są drzewem, czyli bez wartości. Viele Götzen wurden ja aus Holz geschnitzt. Wiele właśnie bóstw było wyrzeźbionych z drewna. Damit Gold oder Silber überzogen. I powlekane były złotem albo srebrem. Aber wertlos für die Menschen. Wertlos für die Menschen. Ale te bożki były bez, nie miały żadnej wartości dla ludzi. Das ist auch heute noch so. Dokładnie dziś jest tak samo. Nur wenn wir Zuflucht nehmen zu dem wahren Gott,
jeśli będziemy mieli kryjówkę tego prawdziwego Boga und unserem Heiland, dem Herrn Jesus, i naszego Pana, Pana, naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, dann erlangen wir Vergebung der Sünden und ewiges Leben. To wtedy będziemy mieli przebaczenie grzechów i życie wieczne. Und unseren Dienst, den wir für den Herrn tun, i nasza służba, którą czynimy dla Pana, der darf immer wieder die Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus vor die Herzen stellen. Może zawsze wspaniałość i wielkość Pana Jezusa przedstawiać innym. Bez serca się raduj.
gdy sławę z utrudzenia, a Panie mój, z przejrzystych gór strumienia, co nigdy nie wyczerpie się. Pieśń numer 136. Tobie
numer 34. Thank you.
158. Spójrz, łaskawie, na swój lud, o pasterzu nasz, ty opłakał twarz, nas posilaj, pustę swoje, byśmy tu na ścieżce twoje, wierni życie swe. Pieśń numer 167. Pieśń numer 177. Pieśń numer 223 z dodatku. Przed Tobą przebywam i dziś, by Tobie służyć.
Pieśń numer 224 z dodatku. Jest wybrana wieczność.
16. Jaka Boga woń przejawia, zniosła świat za to rzadki, gdy baranek serwie oczy, swoje ciała dobre krzyż. Thank you.
pieśń numer 112. Koszt dobry.
pieśń numer 124. Pieśń numer 133.